21 postulatów to dla mnie jest świadectwo bardzo niezwykłego i niepowtarzalnego czasu, kiedy Polak stawał się na nowo obywatelem, Polska stawała się świadomym swych praw narodem. I to jest świadectwo takiej samorodnej mądrości tego pospolitego ruszenia, które się zebrało w Stoczni Gdańskiej, ale wzbogacone o wolne związki zawodowe, o istnienie demokratycznej opozycji, potrafiło zamienić bunt płacowy, bunt materialny w bunt polityczny. Z tego narodziła się Solidarność. No a dla mnie osobiście 21 postulatów to jest także rękopis Arama Rybickiego i Maćka Grzywaczewskiego. Wpisali się w ten sposób do historii, do polskiej drogi, do wolności. Moje marzenie jest tak naprawdę również zadaniem ustrojowym czy cywilizacyjnym, aby zamienić polską niedolę transportową, komunikacyjną, czyli śmiercionośne polskie drogi, brudne dworce, wolne koleje, w nowoczesny system transportowy. Bo inaczej w 2012 roku Europa nas zdemaskuje jako skansen transportowy, a nie tylko o stadiony chodzi. Ja mam postulat w roku 2010, promocja, pielęgnowanie pamięci sierpnia, polskiego sierpnia i Solidarności, niezależnie od kłótni w kraju. To na pewno jest polska marka eksportowa, polska marka światowa. I jednocześnie budulec wizerunku kraju, który odważnie, ale z rozwagą, bez rozlewu krwi, bez przemocy, terroru, niewinnych ofiar, osiągnął swoje historyczne cele. Czyli jest to niezwykły budulec dobrego wizerunku dla Polski, ale wymaga oprawy, tak aby rywalizował skutecznie z symboliką muru berlińskiego, który wypiera Solidarność z ludzkiej pamięci, a zaczęło się w Gdańsku.